Witajcie. Ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zrecenzuję dla Was zestaw 79002 z serii Hobbit. Atak Barków. Opakowanie naszego zestawu jest naprawdę duże. Należy pamiętać, że pierwszy raz na moim kanale mam do czynienia z tak dużym zestawem, posiadającym aż 400 elementów i o katalogowej wartości 280 złotych. Jak widzimy, całość ma naprawdę bardzo interesującą oprawę graficzną, która opiera się na wielkim logo pochodzącym z najnowszego filmu, które swoją premierę będzie miał 26 grudnia. Polską premierę, albowiem światowa już była 14. Przód zestawu zdobi wielka grafika pokazująca całe jego wnętrze oraz lista znajdujących się w środku figurek z podpisami. Z tyłu natomiast mamy ponowne pokazanie zestawu, tym razem na takim tle, które umożliwia nam dokładne stwierdzenie, jakie elementy znajdują się w środku oraz znajdziemy tutaj także obrazki, które pokazują nam, jakie są funkcje zestawu. Nie obeszłoby się bez figurki w skali 1:1 oraz reklamy Club Magazine i logo New Line Cinema. Czas więc przystąpić do unboxingu. Wewnątrz znajdziemy instrukcję, duże woreczki ponumerowane od 1 do 3 oraz dwa małe woreczki, w których znajdziemy wargi. Na początek przyjrzyjmy się instrukcji. Jest to, jak widzimy, już sporych rozmiarów książeczka i która tradycyjnie posiada tę samą grafikę, która znajduje się na opakowaniu. Wydaje mi się jednak, że jest w trochę innym formacie. Na pierwszej stronie znajdziemy jeszcze bardziej upatologiczne wyjaśnienie, jak należy składać zestaw. To znaczy rozpocząć od woreczka pierwszego, a dopiero potem wziąć się za woreczek drugi. Co wcale nie jest złym systemem i przyspiesza budowanie z klocków. Aczkolwiek mi zawsze dużą przyjemność sprawiało wysypanie wszystkiego, wymieszanie i bawienie się tą stertą elementów, żeby dopiero potem stworzyć pracę. Widzimy tutaj również, w których woreczkach znajdziemy części do jakich postaci. Na sam koniec znajdziemy to, co znaleźliśmy również w instrukcji od zestawu Gandalf's Arrived, a co niestety pominąłem zafascynowany pięknem tego zestawu, czyli spis figurek z tej serii. A oto i zawartość naszego pierwszego woreczka. Cóż, nie ukrywam, że najciekawszymi elementami tego worka są rzecz jasna elementy służące do stworzenia figurek, czyli wszelkiego rodzaju główki. Pozostałymi elementami są oczywiście wszelkiego rodzaju torsy, czy też wspaniałe orkowe włosy. Jednakie z tymi, które widzieliście w recenzji Bryloka, tyle że nie przedziurawione. Znajdziemy tu też całkiem sporą ilość ogni oraz chyba najciekawszy element zapakowany w oddzielną folię, czyli włosy, brodę Bifura. W drugim woreczku znajdziemy elementy, które pozwalają nam stworzyć drzewo oraz elementy pozwalające nam stworzyć jednego orka oraz przywódcę naszych krasnoludów. Ponadto z ciekawych elementów możemy znaleźć tutaj 7 takich oto części pozwalających nam budować
samodzielne drzewa. 9 ogólnie w całym zestawie oczywiście takich oto tanowych liści, które wcześniej występowały, debiutowały w serii Monster Fighters w zestawie Wilkołak, oraz 8 sztuk tradycyjnych zielonych liści w kolorze green. Wielką ilość wspaniałych elementów w kolorze brązowym. 4 elementy do stworzenia podstawki. Duże zielone elementy. Oraz 2 elementy pozwalające nam stworzyć nowy rodzaj grzyba, kanię. W trzecim woreczku nie znajdziemy zbyt wielu nowości. Tak właściwie wszystkie klocki są powtórzeniami z woreczka drugiego i powstał on najprawdopodobniej tylko po to, żeby jeszcze bardziej ułatwić budowanie. Tak właściwie jedynym klockiem, o którym warto tutaj powiedzieć, to jest ogienek w kolorze Trans Blue. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że uważna osoba spostrzeże fakt, iż na instrukcji znajdziemy rysunek starego typu ogienka Trans Blue, który posiada 2 dinksy umożliwiające połączenie go z innym ogniem. Tutaj natomiast, tak jak się spodziewałem, mamy ten nowy, gorszy typ, który owych dinksów nie posiada. A oto i nasze minifigi. Jak widzimy, w tym zestawie znajdziemy ich aż 5 oraz 2 postacie ponadwymiarowe w postaci wargów. Są tutaj 2 krasnoludy należące do drużyny towarzyszącej naszemu hobbitowi, Bifur oraz Thorin, przywódca drużyny, 2 orków oraz orkowy dowódca Eazenk. Przyjrzyjmy się więc im po kolei. Zaczynając od orków, które są, jakby nie patrzeć, jedynymi niededykowanymi temu zestawowi figurkami. Tak więc jedynymi figurkami, które możemy nabyć, kupując inny zestaw. Chociaż też nie do końca, ponieważ ten rodzaj spodni o dość specyficznym, niezbyt przypadającym mi do gustu na druku występuje tylko w tym zestawie. Jednak pozostała część figurki jest absolutnie identyczna z orkiem z Mordoru, którego chociażby recenzowałem w postaci Bryloku i którego możemy dostać z zestawem Kuźnia Orków z Władcy Pierścieni. Orkowie są o tyle charakterystyczni, że nie posiadają dwustronnej główki, jak to przystało na większość postaci z tej serii, a zamiast tego z tyłu znajdziemy również nadruk, który pozwala nam posiadać orków zarówno z włosami, jak i bez włosów. Jednakże występuje tu oczywiście jeden feler w postaci tego, iż ork z włosami ma uszy, natomiast ten bez włosów już uszów mieć nie będzie, a więc nie jest to zbyt realistyczne i zbyt przemyślane. Przejdźmy więc do naszego orkowego dowódcy, który, tak jak już mówiłem, występuje tylko i wyłącznie w tym zestawie. Jest to postać dość charakterystyczna i posiadająca, jak widzimy, ten sam kolor ciała, co zwykłe, najzwyklejsze różowe figurki. I również posiada nadruk dwustronny, z tym, że tutaj są to liczne rany, które nasz bohater, nasz dowódca odniósł. Osobiście postać bardzo mi się kojarzy z dowódcą orków spod Minas Tirith dzięki swojej bardzo zniekształconej twarzy, jednakże różni się od niego dość znacznie, pomimo wielu podobieństw. Postać, prócz nóg, które pozwalają nam po założeniu zwykłemu orkowi stworzyć orka Mordoru, charakterystycznego dla serii Lord of the Rings, posiada, rzecz jasna, odpowiednią koszulę, która również jest charakterystyczna dla tej figurki i dość ciekawie wykonana.
oraz element zaczerpnięty z pierwszej fali serii Ninjago, której, jak widzimy, posiadały również kiedyś szkielety. Tylko że w ich przypadku miały tutaj taki dziwaczny, charakterystyczny nadruk. Tutaj natomiast mamy czysty, wspaniały kolor tan. W ramach broni dla tej postaci otrzymujemy taką oto kość wraz z ostrzem toporu. Przejdźmy więc dalej do chyba najbardziej charakterystycznych figurek dla tego zestawu, które pewnie dla wielu będą główną motywacją zakupu, czyli do naszych wargów. Tak jest. Są to zwierzęta, które występują tylko i wyłącznie w tym zestawie. Zostały specjalnie stworzone na potrzeby Hobbita i na potrzeby tego zestawu. Co ciekawe, są w dwóch zupełnie odmiennych kolorach oraz również są inaczej pomalowane, ponieważ jak widzimy, ten oto warg posiada nos w kolorze ciemnoczerwonym, ten natomiast w kolorze brązowym. A tutaj, pomimo niby podobnych oczu, ta oto postać posiada specjalne oznaczenia, takie jakby łezki pod oczami. Jeżeli dobrze rozumiem fabularnie wszelkie opisy tego zestawu, biały warg jest wargiem wyjątkowym, na którym właśnie teoretycznie powinien nasz przywódca jeździć. Jednak zestaw został wyposażony w dwa siodła oraz w dwa odpowiednie komplety klocków pozwalające nam stworzyć zwykłe wargi, więc nasze wargi mogą być zarówno zwykłymi wargami, jak i oba mogą być wargami osiodłanymi posiadającymi na sobie orków, więc możliwości kreowania, jeśli chodzi już o same figurki w tym zestawie, są wielkie. Aczkolwiek, jak wiemy, nasze krasnoludy niestety nie mają takiego komfortu, żeby mogły w ogóle usiąść na wargach, ponieważ posiadają krótkie nóżki. Tak jest, nareszcie przechodzimy do naszych głównych, wspaniałych, heroicznych bohaterów, do naszych krasnoludów. A oto i Thorin, dowódca całej kampanii krasnoludów. Posiada on włosy, które posiadają również dwa inne krasnoludy, dostępne w zestawie z pająkami o numerze 79001. Jako wyposażenie otrzymuje dwie bronie, które nie są zbyt nieprzeciętne, są dość pospolite, jednakże jego wygląd jest jak najbardziej niepospolity. Nie dość, że posiada spodenki malutkie w kolorze czarnym, które przy okazji mi się akurat nie zdarzyło wcześniej posiąść. Oczywiście dwustronny nadruk na koszulce z srebrnymi ozdobnikami oraz oczywiście dwustronną twarz, jedną taką również zmarszczoną, negatywnie nastawioną, wrzeszczącą, drugą natomiast bardzo, bardzo poważną. Jeśli chodzi o same włosy, to uważam je prywatnie za jeden z najciekawszych elementów zestawu, ponieważ pozwalają one, na co bardzo warto zaznaczyć, nosić naszej postaci chociażby kołczan czy też plecak, ponieważ nie przylegają z tyłu dokładnie do główki. Na koniec przejdziemy do postaci, która prywatnie podoba mi się najbardziej i która według mojej osobistej opinii jest najlepszym obecnie dostępnym krasnoludem, a tak właściwie w ogóle najlepszym krasnoludem, jakiego możemy znaleźć w serii Hobbit. Oczywiście główną zaletą tej postaci jest jej przewspaniała, naprawdę przewspaniała, dwukolorowa, oddzielnie zapakowana w zestawie broda. Oczywiście główną charakterystyczną cechą tej postaci jest to, iż ma wbity w czaszkę fragment ostrza, który jest doskonale widoczny na samej główce. Główka oczywiście również jest dwustronna, z obu stron posiada charakterystyczne uszkodzenie, które idealnie właśnie komponuje się z tym obecnym na główce naszej postaci. Tutaj właśnie posiada twarz dosyć poważną, tutaj taką troszeczkę dziwnie zadowoloną, a znajdziemy tutaj także bardzo interesujący płaszczyk oraz tors, który też również chyba tak jest zadrukowany dwustronnie.
Tak jest. A nóżki już są w bardziej pospolitym kolorze. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym modułom wchodzącym w skład zestawu. Pierwszym z nich jest skalny znawis, na którym docelowo ma się znajdować nasz bohater, jakim oczywiście jest dowódca orkowej trupy i który całkiem nieźle sprawuje się w takiej właśnie roli, jak widzimy. Nawis ów jest skonstruowany w dosyć charakterystyczny sposób i na co warto zwrócić uwagę, nie jest to cienki jeden plate, a wiele połączonych ze sobą plate'ów w różnych kolorach, dzięki czemu zyskujemy efekt większej realistyczności i mamy wrażenie, że model nie został zrobiony na odczepnego. Inną wartą poruszenia kwestią jest fakt, że tutaj, jak w przypadku zresztą każdego z trzech modułów tego zestawu, mamy bardzo nieregularny kształt podstawy. Nie ma tutaj jednej kwadratowej podstawy, której regularność wręcz kole w oczy, co jest kolejnym plusem. Jako dekorację do tego modułu otrzymujemy czaszkę oraz kość. Drugim natomiast modułem jest katapulta, również podstawa o nieregularnym kształcie, a sama katapulta może zostać połączona z naszym skalnym nawisem, najzwyklejszym technikowym klockiem. Sama katapulta służy do wystrzeliwania naszych krasnoludów na drzewo, czego ja na pewno robić nie będę, oraz kamieni w drzewo. Czyli ogólnie mamy do czynienia z syndromem katapulty, która musi znaleźć się koniecznie w zestawie zamkowym. A oto i główny, teoretycznie rzecz biorąc, bohater naszego zestawu. Gigantyczne drzewo. Pod samym drzewem znajdziemy, jak dla mnie, niesamowicie interesujący element w postaci nowych grzybków, o których już wspominałem. Są to, rzecz jasna, kanie. Inną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest naprawdę duża ilość tanowych liści występujących tutaj. W tym momencie należy Wam się malutkie sprostowanie podawanych przeze mnie informacji. Otóż ów kolor liści, które nazywałem kolorem dark tan, tak naprawdę są w kolorze oliwnym, a nie ciemnopiaskowym. Są to bardzo podobne kolory, jednakże nieidentyczne. Ale teraz przejdźmy do samej jego konstrukcji. Drzewo jest o tyle charakterystyczne, że Lego, jak to Lego zwykle robi, postanowiło wmontować tu jak najwięcej bawialnych modułów, jak najwięcej bawialnych możliwości, które sprawiałyby, że dla dzieci nie byłoby to zwykłe, nudne drzewo. Znajdziemy tu więc norę, w której znajduje się doskonale widoczny z zewnątrz skarb, dziuplę, do której możemy podłożyć specjalnie wykreowane w tym celu ognie, które mogą to drzewo zapalić, wreszcie dwa miejsca, w których to możemy regulować to, w jaki sposób drzewo jest ustawione, dzięki czemu bez rozkładania możemy sprawić, że wygląda ono inaczej i urozmaicić sobie naszą zabawę, oraz w ramach syndromu maszyny oblężniczej, która musi znajdować się wszędzie, nawet w drzewie, znajdziemy tutaj specjalne ognie w kolorze wodnym oraz w kolorze tradycyjnym, które rzecz jasna są stworzone do strzelania nimi poprzez takie oto przyciśnięcie. Strzelają na całkiem dużą odległość, o czym świadczy chociażby fakt, że właśnie jeden z nich wyleciał mi poza granicę stołu i nie jestem w stanie go w tym momencie podczas nagrania dosięgnąć, a i później mogę mieć lekkie problemy z jego znalezieniem. Jednakże
pomimo tego, że drzewo, mówiąc szczerze, według mnie nie kreuje się zbyt fascynująco i pięknie i nie jest jakimś specjalnym konstrukcyjnym ideałem, posiada gigantyczną wręcz ilość niesamowicie przydatnych brązowych klocków. Jedną kwestią są wcześniej wspominane kanie, czy chociażby liście w atrakcyjnych kolorach, a inną jest właśnie natomiast ta mnoga ilość brązowych elementów, które po zniszczeniu, rozłożeniu tego drzewa może nam posłużyć do stworzenia naprawdę wielu, wielu innych drzew. Osobiście mam wielkie zapędy, żeby dzięki temu konstrukcji wreszcie móc zbudować zagajnik, który jest wykonany z typowych, legowych, tradycyjnych drzew. I mam wrażenie, że może mi się to całkiem dobrze udać. Jako elementy dodatkowe otrzymujemy sporą garść małych, ciekawych elementów, w tym kilka serków, które są, jak wiemy, niezwykle przydatne. Dwa elementy się tutaj powtarzają, co wydaje mi się dość dziwne i nie napawa optymizmem co do tego, czy pamiętałem o przyczepieniu każdego elementu zgodnie z instrukcją. Ponadto poza tymi zwykłymi elementami znajdziemy tutaj także ostrze topora, kość oraz przede wszystkim trzeci dodatkowy kapelusz do naszej kani, co jest gigantycznym plusem, który należy zaznaczyć dla tego zestawu, ponieważ umożliwia nam docelowo stworzenie aż trzech, a nie dwóch wspaniałych grzybków jadalnych. W ramach szybkiego podsumowania najdłuższej recenzji największego zestawu, który kiedykolwiek został zrecenzowany na moim kanale. Cóż, nie będę ukrywał, w 100% polecam ten set i uważam go za najlepszą propozycję, jaką daje nam dotychczas pokazana seria Hobbit. Niesamowita podróż. Posiada ona zarówno niesamowite minifigurki, jak i wielką ilość bardzo przydatnych elementów, w tym elementów w nowych kolorach, jak i wiele elementów w kolorach standardowych, które mogą się nam przydać chociażby do budowy lasu, czy też skalnych zabudowań. Także w 100% polecam, pomimo tego, że cena katalogowa jest dosyć wysoka. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie.